Witajcie w kolejnym odcinku naszego programu Akademia Chicco. Jestem Paweł Zawitkowski, fizjoterapeuta NDT Bobath. Specjalizuję się w terapii neurorozwojowej, oddechowej i terapii jedzenia. Zajmuję się generalnie noworodkami, niemowlętami i małymi dziećmi. Dzisiaj omówimy ważne aspekty opieki i pielęgnacji. Dziękujemy Wam wszystkim, którzy przysyłacie do naszej Akademii tak świetne i dociekliwe pytania. Mam nadzieję, że uda nam się odpowiedzieć na większość z nich. Słuchajcie, no to teraz coś, co raduje każdego tatę. Gadżety, ale jakże ważne, doskonale o tym wiecie. To nie tylko gadżety, ale też coś, co przyniesie Wam komfort, a na pewno też pomoże Waszemu dziecku. I teraz kilka fajnych zaskoczeń. Zobaczcie. Taki mały klik i co się wtedy dzieje? Coś, co jest bardzo potrzebne. Tadam! Macie już wózek gotowy do włożenia go do bagażnika, a jednocześnie trzymacie małe dziecko. W związku z tym, no, trochę się trzeba wysilić, żeby włożyć go do bagażnika, ale przynajmniej nie ma tego uciążliwego składania, odkładania dziecka itd., itd., itd. Ale teraz uwaga! Wyszliście z samochodu, wasze dziecko jest na waszych rękach. Jest ok? Jest ok. Teraz podnosicie to i macie wózek złożony. Fajny, nie? A teraz opowiem Wam troszeczkę o tym wózku. Po pierwsze, zobaczcie, to co jest bardzo, bardzo ważne i na końcu na to zwracamy uwagę. Oczywiście na początku włączę hamulec. Czasami słońce jest tak duże, ewentualnie dziecko śpi. Żeby je ochronić przed wiatrem i słońcem, możemy obniżyć budkę, ale żeby zachować odpowiednią wentylację, tutaj z tyłu budki jest odpowiedni otwór wentylacyjny. Ok? Następna historia, oczywiście jeżeli dziecko śpi, to możemy sobie w odpowiedni sposób ustawić siedzisko. To jest ułożenie do podróży i oglądania świata, a to jest ułożenie do snu. No dobrze, dół mamy przygotowany do spania, ale góra jeszcze nie. Co możemy zrobić? Zobaczcie. Tutaj jest taki specjalny wajcher. Teraz przekładam sobie dziecko na drugą stronę. Hopa, hopa, hopa. I układam oparcie bardzo płynnie, bo nie na paskach, w pozycji praktycznie prawie leżącej. Kolejną rzeczą jest odpowiedni pałąk, którego się chwyta każde niemowlę, które próbuje siadać, i odpowiednie pasy, które mają 3-stopniową regulację. Myślę, że wystarczy dla każdego niemowlęcia. To, co w spacerówkach jest niesłychanie ważne, to jest praktyczna możliwość bardzo płynnego regulowania poziomu zarówno siedziska, jak i oparcia, a dzięki temu osiągamy praktycznie płaską powierzchnię do spania naszego niemowlęcia. Drodzy rodzice, mam nadzieję, że udało nam się przekazać Wam przynajmniej część z tego, co jest Wam potrzebne do opieki i pielęgnacji Waszego dziecka, a także sprawi, że nabędziecie więcej pewności, ale też radości na tej nowej drodze, którą jest rodzicielstwo. Powodzenia!